Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam 7 błędów strony usosweb. Film jest oczywiście pod tytułem Dlaczego usosweb.edu to najgorsza szkolna strona? Więc dobrze, zacznijmy od prowadzenia. Tutaj przedstawię głównie negatywne strony tej domeny internetowej, też oczywiście ewentualnie powiem jeszcze parę pozytywów o tym. Więc dobrze, zaraz przechodzimy do pierwszego punktu. Numer jeden. Brak wersji mobilnej w wersji przeglądarkowej. I nie, nie chodzi tutaj o, o aplikację mobilną USOS, tylko o wersję przeglądarkową podczas gdy się używa telefonu. Bo niestety jest nieprzeskalowany i niczym się kompletnie nie różni od wersji komputerowej. Przez co bardzo ciężko się używa tego na telefonie. Na komputerowej rzecz jasna jest już w miarę znośnie. Dość łatwo można się poruszać. No ale wiadomo, jeśli chodzi o orientację pionową, to raczej nie jest najwygodniejsze UI. Więc zdecydowanie to nadaje się do poprawy. Mogliby chociażby zmniejszyć te tekstury, właśnie patrząc na elementy graficzne na tej stronie. To by było przydatne do, dla tych, którzy właśnie wcześniej wspomnianej aplikacji. Dla tych, którzy nie mają tego. Numer 2 Opóźniony system powiadomień. Polega on na tym, że często się z e-mailem nie synchronizuje USOS i po prostu powiadomienia mogą być opóźnione czy to jest bezpośrednio wysłane z tej strony, czy po prostu działanie tej strony jest czasami dość przeciętne. Też również się zdarzają na tej stronie niestety timeouty i przez to czasem trzeba się na nowo logować, ale nie tylko, też się zdarza, że są tak zwane przebudowy strony. Kiedy coś aktualizują, albo po prostu mają przeciążenie serwerów, bo też się tutaj to zdarza, no wtedy to już tylko można czekać dłużej. No ale trzeba być bardzo. Trzeba bardzo często pilnować tych powiadomień, bo łatwo to można przeoczyć przez to. Więc sytuacje awaryjne w tej stronie też się zdarzają, niestety, więc spory minus. Numer 3 Puste kategorie i nieużywane funkcje. Nieużywanych funkcji jest. Między innymi trzy, ale można znaleźć więcej takich pustych kategorii, w sensie zakładek, w których albo się nic nie znajduje, albo nie mają żadnego użycia podczas studiów. Pierwsza taka zakładka to zakładka stypendia w pierwszym semestrze studiów, gdzie w ogóle nie ma sensu to, że się wyświetla, bo to nie jest jeszcze ten etap studiów, nawet żeby mieć stypendium u nas właśnie w tym miejscu. Ale jest taka zakładka, dość łatwo się tutaj znajduje. Już w, dla studentów w tym prostokątnej zakładce na górze To raczej powinno być widoczne na zdjęciach, które i tak będą w materiale Więc dobra, następna jest zakładka spotkania Która też to jest funkcja, która nie ma żadnego zastosowania Żadnego zastosowania Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tego używał na tej stronie Ani żeby coś tam sensownego się kiedykolwiek wyświetlało, bo tam po prostu jest pusto to raczej lepiej używać innych zakładek, jak oceny i tak dalej. I jeszcze jest kolejna nietypowa zakładka jest indeks w lewym, lewej stronie i na przedmioty. I tam się wyświetla bardzo dużo rzeczy, no ale to jest, tam jest po prostu bałagan i to po prostu służy do przechodzenia do innej strony, która też się znajduje na usosie, To jedynie istnieje do segregacji i nic poza tym. Tam nic nie da się ani podania zrobić, ani nic. Więc dobrze, przejdźmy do następnego punktu. Numer 4 Utrudniona rejestracja w niektórych sytuacjach. I tutaj, tak samo jak w Librusie, tak jak wcześniej nagrywałem, też jest problem z loginami, bo są generowane automatycznie. No i wiadomo, raczej jak się wcześniej nie ogarniało tego w internecie, jak przy rejestrowaniu, to naprawdę może być trudna pierwsza rejestracja tutaj. Aczkolwiek są zapisywanie hasów, więc to jeszcze aż tak nie jest uciążliwe. Później jak już się setupuje wszystko, to trzeba o tym pamiętać, żeby dobrze wszystko ustawić. Czy to w ustawieniach, czy to przy przepisywaniu nazw użytkownika. To też jest oczywiście wymagane. No wiadomo, zbytnio intuicyjne to nie jest, ale trochę trzeba się z tym namęczyć, dopóki się nie podłączy wszystkich stron. W taki sposób, żeby było już zweryfikowane konto studenta. Numer 5. Wersja angielska nie tłumaczy komunikatów oraz strony w pełni. Więc, tak, jeśli wchodzi na główną tam gdzie są wszystkie komunikaty, to żaden z nich niestety nie jest przetłumaczony na angielski. Mimo, że taka wersja strony istnieje, z góry wszystko się zgadza: jest wszystko przetłumaczone w tych wszystkich zakładkach, jest przetłumaczone na angielski. No, ale niestety, jak już się zejdzie bardziej na lewą stronę, to już nie jest to niestety widoczne. Oczywiście w zakładce Documents jak się sprawdza w dół, to już jest wszystko po polsku. Strona główna, centralny Dziekanat, aktualności, komunikaty, no i tak dalej. Tutaj też powinien w montażu tutaj dograć, wam wszystko pokazać. I jeszcze jest zakładka Student, w której całe częściej jest przetłumaczone. Wszystkie te główne funkcje w centralnej części strony są i dobrze, ale niestety M legitymacja nie jest. Przetłumaczona, co w angielskim języku powinno być, powinno być napisane student ID zamiast po prostu m. Legitymacja. No wiadomo, to tylko jest na samym dole strony, cała reszta jest już prawidłowo przetłumaczona w tym miejscu. Numer 6. Brak ustawień typu ułatwienia dostępności, menu dostępności. Zacznijmy od tego, na czym polega to ustawienie. To jest możliwość modyfikacji dla osób niepełnosprawnych, jak i również dla osób niedowidzących, po to, żeby po prostu ułatwić dostępność tej strony, tak jak w nazwie. No i zrobić bardziej wyraźne, co na przykład tryby kontrastowe do tego, po to, żeby zmodyfikować samą wizualną strefę tej strony. I tutaj to, to jest sytuacja dość dziwna, bo w, na zwykłej stronie Politechniki jest, jest taka funkcja, ale już. W wersji tej zalogowanej dla studentów już nie ma. Nie wiem z jakiego powodu czy po prostu z lenistwa, czy, czy nie umiem tego zimportować. Ja Myślę, że jak poprzedniej funkcji raczej nie chciałem się już tego robić, bo strona, ta strona i tak już jest dość stara. Więc przydałoby to się kiedyś dodać. Bo teraz już dość standardowo to się pokazuje. I przejdźmy teraz do ostatniego punktu tego odcinka. Już siódmy będzie. Oto on. Numer 7 Przestarzałe tekstury. Głównie zwracam na to uwagę dlatego, że głównie się zajmuję grafiką komputerową i jak widać, ta strona jest już dość odbiega, jeśli chodzi o standardy graficzne najnowszych stron. Za mało tutaj jest minimalistycznego stylu grafiki, po to, żeby się choćby nie gubić na tej stronie. Maksymalnie ta strona wygląda na taki 2015 rok, a już mamy 2024. Gdzie już standard graficzny jest o wiele wyższej rozdzielczości, jak i również bardziej skomplikowanych tekstur. Więc zdecydowanie ta strona się nadaje do, z, do wymiany takich rzeczy. Logo w sumie mogłyby zostać, ale cała reszta pokrycia tej strony no mogłaby zostać mocno odświeżona. Nie tylko z powodu stylistycznych, jak i również żeby lepiej wyglądała ta strona dla wszystkich którzy tego używają. No i dobra, to byłoby wszystko w tym odcinku. Nie zapomnijcie ocenić tego filmu, stawić reakcję. No i na razie.